Księga Ezechiela, rozdział 41, część pierwsza. Potem zaprowadził mnie do świątyni i zmierzył filary. Grubość filaru wynosiła 6 łokci z jednej i z drugiej strony. Anioł najpierw oprowadził Ezechiela po dziedzińcach wokół świątyni, a potem pokazał mu samą świątynię. Te filary to prawdopodobnie tak zwane pilastry, czyli filary wpuszczone w ścianę, miały po ponad 3 metry grubości. Szerokość wejścia wynosiła 10 łokci, a boczne ściany wejścia po 5 łokci z obu stron. I zmierzył jego długość 20 łokci oraz jego szerokość 20 łokci. Wejście do świątyni miało 10 łokci, czyli ponad 5 metrów. Boczne ściany po 5 łokci, czyli też ponad 2,5 metra. Dalej było pomieszczenie, które miało 20 łokci długości, czyli ponad 10 metrów i tyle samo szerokości. Potem wszedł do wnętrza i zmierzył filar u wejścia, 2 łokcie i szerokość wejścia 6 łokci i boczne ściany wejścia 7 łokci z jednej i 7 łokci z drugiej strony. Potem było następne pomieszczenie, wejście do niego miało 6 łokci szerokości, czyli trochę ponad 3 metry. Były 2 filary, też pewnie tak zwane pilastry, ale już cieńsze, po 2 łokcie, czyli ponad metr i po 7 łokci do ścian z każdej strony. I zmierzył jego długość 20 łokci i szerokość 20 łokci, odpowiednio do szerokości przybytku. I rzekł do mnie: to jest najświętsze. Następne pomieszczenie też miało ponad 10 metrów długości i tyle samo szerokości i to było miejsce najświętsze. Także układ świątyni, którą widział Ezechiel, był taki sam jak tej świątyni, którą zbudował Salomon i namiotu spotkania, który został zbudowany, kiedy Żydzi szli przez pustynię. Potem zmierzył ścianę świątyni. Miała ona 6 łokci grubości, a szerokość przybudówki dookoła świątyni miała 4 łokcie. Mur świątyni miał ponad 3 metry grubości i dookoła tej jakby głównej nawy były jeszcze przybudówki, które miały 4 łokcie, czyli ponad 2 metry. Bocznych komór, jedna obok drugiej, na 3 piętrach było po 30. Dokoła ściany świątyni były dobudówki. Miały one służyć jako podpory do belek dla bocznych komór, tak że nie było belek wpuszczonych w ścianę świątyni. W sumie było wokół tej głównej nawy 90 komór na 3 piętrach. I tak boczne komory były ku górze coraz szersze, odpowiednio do wzrastającej szerokości dobudówek w ścianie ku górze dookoła świątyni. Schody od strony świątyni prowadziły w górę i tak z dolnego piętra poprzez środkowe piętro wychodziło się do górnego piętra. Nie znamy przeznaczenia tych bocznych komór. Wiemy, że miały być coraz szersze, czyli te na drugim poziomie były szersze od tych na pierwszym poziomie, a te na trzecim poziomie szersze od tych na drugim i były schody, była możliwość przechodzenia między poziomami. Widziałem także, że dookoła świątyni był grunt podwyższony. Podbudowa bocznych komór miała cały pręt, czyli 6 łokci wysokości. Wokół tej głównej nawy był podwyższony grunt, taki jakby fundament dla tych przybudówek w wysokości ponad 3 metrów. A grubość zewnętrznej ściany bocznych komór wynosiła 5 łokci. Co zaś pozostało wolne między przybudówkami przybytku a komorami świątyni, miało 20 łokci szerokości. Zewnętrzny mur świątyni też był gruby, ponad 2,5 metra grubości. Obok świątyni były jeszcze komory, odległość między tym murem zewnętrznym a komorami to było
20 łokci, czyli ponad 10 metrów. Drzwi przybudówki wychodziły na tę wolną przestrzeń. Jedne drzwi na północ, a drugie drzwi na południe. Szerokość tej wolnej przestrzeni wynosiła dokoła 5 łokci. Były boczne drzwi, którymi można było wejść i wyjść z tych przybudówek i wolna przestrzeń dookoła nich 5 łokci, czyli 2,5 metra. A budowla, która stała przed odgrodzoną przestrzenią po stronie zachodniej, miała 70 łokci szerokości. Mur budowli miał 5 łokci grubości i 90 łokci długości. Obok tego głównego budynku świątyni był jeszcze jakiś pawilon, który miał ponad 35 metrów szerokości i ponad 45 metrów długości. Potem zmierzył świątynię. Miała 100 łokci długości, a odgrodzona przestrzeń, budowla i jej mury miały 100 łokci długości. Wymiary świątyni to ponad 50 metrów szerokości i długości.